عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، نزدیک من نیا تو. برو برو دلم تو رو، تو رو نمیخواد دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم جای دیگه، دیگه هست دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم تو رو، تو رو نمیخواد دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. تو بودم از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، نزدیک من نیا تو. برو برو دلم تو رو، تو رو نمیخواد دیگه، دیگه نمیخوام ببینم. A Radek nam zostawił przedłużacz. Dziękujemy. Dziękujemy, Radku. Jak to teraz wygląda? Ach, tu są schody, pięknie. Przepięknie. Stanowisko numer 12. دلم تو رو، تو رو نمیخواد دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم جای دیگه، دیگه هست دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم تو رو، تو رو نمیخواد دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم جای دیگه، دیگه هست دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. Tak wygląda jedenastka. Piękny pomost. Tak, wiem, nic teraz nie widzicie. O, pyk. Cofam się, cofam, żeby objąć. Jakie to jest duże. Na filmie tego chyba nie widać. Spokojnie, wielki namiot się zmieści. Ja się nawet ośmielę powiedzieć, że tutaj 9 kij by się zmieściło. Tak. Nie wiem, jak to wygląda z markerami, jakie jest szerokie to stanowisko w wodzie i nie będziemy w stanie tego teraz ocenić, ale... Spójrzcie. Łowisko Korzecznik. Mam? To stój. A tak, właśnie. Sprawdźmy zasięg. Tak, to jest symulacja widoku z namiotu teraz. Tak. Usiądę. Uwaga. Siedzimy na łóżku. A, tata nie siedzi na łóżku, tata za nie mógł niestety. Trochę zdrowotnie.
Co ty gadasz? Tak. Mam tam? No, pod tą lewą. Dobra. Mhm. To jest. Znaczy małego. Widzimy, jaki fajny. Piękności. Idę go podebrać. No i dobra, słuchajcie. Pierwsza ryba skorzecznika. Zawsze się liczy. Lepsze to niż leszcz. Proszę bardzo. Piękny lin. Czerwone oczka. Rewelacja. Żegnaj. To jest wilgoć? Myślę, że nie widzę. Jezu, się zjeżdża, patrz. Człowiek, takich zdjęć jeszcze nie miałem. No daj, 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 nie, bo to jest naprawdę. Siedzisz na pontonie? O, dobra. Płyńcie. Coś nagram. Masz go? To holuj. Zwijaj ładnie. Znaczy tak powiem... Dobra. Żebyś kurwa nie spadła. Nie, najpierw na kolanach właśnie. No. W pontonie jak nie ma ławki z przodu to... Nie, 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 kolana tylko. No, to tak spoko. A ja nie wziąłem centralki. Bo zawsze jak jesteście u nas, to jest branie u was. Oni przystawali, wiesz, tak dalej. No właśnie, jak się stało, że takiego bakcyla, że tak powiem, zaciągło? Ona przyjeżdżała do nas, jedno z żoną często na szkołę jeździłem. I ona przyjeżdżała sobie do nas po pracy, na parę godzin posiedzieć po prostu sobie nad wodą, nie? I wiesz, przyjechała raz, drugi, trzeci i w zeszłym roku przyjechała w lipcu. Czy ona może wziąć wędki i potem powiedzieć? Ja mówię sobie, no kurwa, no możesz, no spróbujesz, nie? Przyjechała na 3 doby, łowiła półtorej, bo już nie dała rady. Miała 6 ryb, 18 kg największego karpia zaraz na tą rynę. 12 zresztą, no pozamiatały ją nieziemsko, nie? Tak będzie okej, okay, ty masz jeszcze kawałek do żyłek. Patrzysz do nas mówią. Tak mówimy, cały czas. Powiedz, że ty masz centralkę w kieszeni? Leszcza. Co masz? Leszcza. Centralkę czy masz w kieszeni, się pytam. A nie leszcza. Słyszysz mnie w ogóle? No i chyba nie. No dobra, no już tak nie ma znaczenia, więc albo w kieszeni, albo u nas. Albo u was, mam nadzieję, chyba gdzieś po drodze leży. Tu jak zaraz poruszyłem, patrz, już pika, kurwa, chyba że wpłynęli. Nie, spoko. Nie. No odbijcie trochę. Musicie w moje wędki odbić bardziej, bo płyniecie w żyłkę. Tutaj, szybko. Widzimy. No tak słabo widzisz, widzę. Powiedz mi, czy ty masz centralkę, czy się pytam następny raz? Eliza. No. Centralkę masz? O. No. Teraz jeszcze możecie odbić w wasze lewo, bo moje wędki są wysoko, nie? Jest. No, ale tak jest pięknie oświetlone. Kochani, jesteśmy na korzeczniku, jest to polodowcowa woda, 20 hektarów mniej więcej. Jesteśmy na stanowisku numer 12, bardzo długo szukaliśmy ryb, tata miał dwa liny, piękne zresztą. I zaczęło się od jesiotra. Wypłynęliśmy, tutaj specjalne podziękowania dla sąsiadów ze stanowiska 13. Chłopaki przypłynęły pontonami i pomogli, także bardzo dziękujemy. No i cóż, co tutaj teraz mamy? Udało się w końcu zdobyć karpiszona, pięknego, długo oczekiwanego, waży około 10 kg.
obiewać. Długo wyczekiwane. Piękność. Korzecznik nas pięknie żegna. Udało się wyciągnąć drugiego karpia. Co prawda trochę mniejszego. 900. Piękna ryba. Pięknie wybarwiona, zdrowa. Pięknie wygląda. Ryba znowu wyciągnięta dzięki pomocy chłopakom z trzynastki. Także bardzo dziękuję. Jak widzicie, to silne. Piękna ryba, naprawdę. I bardzo waleczna. Bez wątpienia warto tu przyjechać. Woda jest piękna. Pozwolicie, że go przykryję. Co, czas się pożegnać i niestety opuścić korzenie. Cóż, od tak nie pożegnała. Bardzo dziękujemy Radku za możliwość zasiadki tutaj. Było warto. Pierwsze półtorej doby w zasadzie doba, można powiedzieć. Nic się nie działo. Zaczęło się od tego jesiotra, który trochę nas poprzeciągał. Jeden karp, drugi karp, dwa piękne liny taty. No i co? Wracamy z uśmiechami jako zwycięzcy. Do zobaczenia. To jeszcze raz. Bardzo dziękujemy Radku za możliwość łowienia na korzeczniku. Woda jest naprawdę ładna. Jeżeli ktoś z Was chciałby spróbować połowić w dzikszych, naturalniejszych warunkach, bez wątpienia warto. Do drugiego brzegu jest około 200 metrów, także wywózki są całkiem długie. No i co powiemy jeszcze? Tak, no i za nic nie kłamie, jest przepięknie. Ja nie powiedziałbym, że jest ładnie, jest po prostu przepięknie. Na pierwszy rzut oka to łowisko jest po prostu kosmos. Ja dla mnie, no jeszcze na takim fajnym dzikim po prostu nie byłem. Także naprawdę polecam. Rybki są, no Liza złowiła 3, a niestety 2 liny, także znowu bez karpia, trzecia zasiadka. Cóż, jakieś fatum, ale powinno się za chwileczkę odwrócić, mam nadzieję. Dokładnie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że Radek użył słów: zaufajcie mi, na pewno Wam się spodoba. No. Spodobało się Radku. Radek, pełne zaufanie od nas naprawdę. Woda jest tak kosmos. Tak jest. Dziękujemy. Oby to utrzymać tak dalej, będzie po prostu bajka. Ryby są pięknie wybarwione. Są piękne, jak widzicie. Waleczne, miejsca, tak. Straszliwie. I piękne miejsca do robienia zdjęć. Tak jest. Kapelony, trzciny, wszystko tak. Czego potrzeba jest. Woda fajna, około 4 metrów głęboka, także... Jest też łódka. Tak. Można sobie wziąć łódkę, dokładnie. Skorzystać z łódki. Jest prąd na stanowisku, więc jest full wypas. Takie łowisko w takim terenie, z lasem, ze wszystkim, jeszcze z prądem na stanowisku, kosmos. Po prostu kosmos. Także jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Tak jest. Trzymajcie się. Pa. Jak się czujesz? Słabo. To jeszcze na koniec pokażemy Wam może kilka stanowisk. Nie wiemy, które będą wolne, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić do przyjazdu, bo naprawdę warto. Stanowisko numer 10. Otworzysz mi, proszę?
Dziękuję. Tutaj mamy sanitariat. Ciepła woda. Siódemka. Mam nadzieję, że na szóstce nikogo nie będzie. To przejdziemy sobie dołem. O, tutaj mamy nawet, widzę, schowanego grilla. Piękne tereny. Tutaj mamy taką jedną wnękę. Fajnie wyciętą. Tutaj jest kolejne miejsce. Łódka na stanowisku. Ale fajne miejsce do położenia zestawu. Tylko, że pontonim znowu, nie? Ach, kapelony. Kapelony, żeby wyniosły drzewa powolone do wody. Tam, tu jest pewnie miejscówka. Fajne. Jedynki, dwójki oraz trójki pokazać wam nie możemy, bo są zajęte. Nie chcemy się nikomu kręcić po stanowisku. Tutaj jest taki widok, który trochę pokazuje zasięg jedynki. No potencjał jest ogromny. Kawał wody. Łowiska, stoi płot. Jest bezpieczniej. Tak jest. Wielki plus za to. Właściciel się postarał. I stanowisko numer 13. Nic nie zaszło. Nie. Nic nie zaszło. To był mój błąd, żebyście nie pomyśleli, że stanowisko macie jest niebezpieczne. Normalne zejście. Tędy można bezpiecznie zejść, jest płasko. I tak wygląda trzynastka. Łódka. Także jak sami widzicie, na Korzeczniku można się naprawdę zresetować, miło i przyjemnie spędzić czas, fajnie połowić. 10 na 10 według nas.